witam serdecznie, jestem Zenek, a to jest Darkest Dungeon. To będzie kolejny poradnik, w którym będę chciał przedstawić swój build na pokonanie bossa. Tym razem będzie to Baba Jaga, w moim przypadku jest to już Wiedźma, ponieważ jest to poziom 5. Nie wiem, czy on będzie akurat odpowiedni na poziom 5 ten build, ale myślę, że na poziom 1 i na poziom 3 będzie całkiem spoko i na pewno da radę, będziecie spokojnie mogli ją pokonać. Nie wiem jak na poziomie 5, bo szczerze mówiąc poległem dość konkretnie, ale grałem trochę innym buildem i na poziomie 5 poległem, więc no różnie to bywa na tym poziomie 5. No to pewno na spoko, no to na pewno jest spoko build na poziom 1 i na poziom 3, więc tak on wygląda. Oczywiście idziemy do kniei, więc jeżeli ktoś chce i się uprze, to może tak naprawdę okultystę zastąpić plag doktorką, która będzie tam nam usuwać jakieś dzieciki okaleczeń, których może tam być dość dużo, bo jest tam sporo bestii, które nas okaleczają. Tych piesełków chyba, one to są chyba bestie, te psy. I one potrafią naprawdę sporo liczników nałożyć okaleczeń. Poza tym mamy dwie hieny cmentarne, które są dość szybkie, mają sporo... spory unik, więc te piesełki nie są aż tak groźne. Czemu taki skład? To jest skład, który spokojnie na poziomie 1 i na poziomie 3 przejdzie cały ten dungeon i dojdzie do Baba Jagi. A skład taki jest dlatego, że Baba Jaga chowa się za takim sporym kotłem, do którego przy okazji jeszcze wrzuca jednego z naszych bohaterów, więc trzeba też na to wziąć poprawkę. Więc to jest taki skład, który ma sporo damage'u dystansowego, jest po prostu jesteśmy w stanie targetować tymi na przykład sztyletami, tym rzutem sztyletem hieny cmentarnej właśnie tą Babę Jagę. Jeżeli ona kogoś wrzuci powiedzmy do tego kotła, jeden bohater zawsze wpada, no to trzech nam zostaje, musimy mieć trzech takich, którzy po prostu będą w stanie atakować ją za tym kotłem. A żeby to zrobić, to trzeba móc atakować czwartą pozycję, więc dlatego rzut sztyletem się tu bardzo przydaje. Przydaje się też artyleria otchłani. Dlatego mam tutaj okultystę. No plag doktorka jest dobra na całą wyprawę, ale później no, jest trochę gorzej. Ona będzie musiała nakładać liczniki i trucizny na Baba Jagę, szczerze mówiąc, więc no coś za coś, tak? Chociaż liczniki też mogą być całkiem spoko. No i w końcu jest też awanturniczka, która ma żelaznego łabędzia oczywiście, który jest w stanie atakować czwartego przeciwnika. Więc po prostu idealnie nadaje się na Baba Jagę, która jest tak naprawdę tak jakby czwarta w całym tym jej teamie. Ten kocioł zajmuje dwa miejsca, no i ona zajmuje dwa ostatnie miejsca, więc po prostu ten łabędź idealnie się w to wpisuje. Dlatego pierwsza jest awanturniczka, dwie hieny cmentarne i mamy tutaj jeszcze, no ja gram z okultystą, żeby mieć jakieś heala, ale tak jak mówię, można go zastąpić na przykład, no można też próbować grać oczywiście kapłankę tutaj jako healerkę, też może być. Ona też ma atak dystansowy, jest to wyrok, więc można tym wyrokiem też atakować. Także tu jest sporo opcji na rozkminienie tego buildu, ale myślę, że te trzy podstawowe, dwa razy hiena i myślę, że awanturniczka to jest dobra opcja. Tutaj jest na czwartej pozycji jest sporo opcji, więc można kombinować. Tak naprawdę mogę zostawić wam wolną rękę, jeżeli o to chodzi. No i tak jak mówię, to jest build dobry na poziomie pierwszym i trzecim, na czempionie, no nie wiem jakby się to spisywało, bo szczerze mówiąc nie testowałem, wypadałoby to przetestować. No i wtedy można by to ewentualnie albo zmienić, albo zostawić taki build, no cholera wie. Dobra, to był taki krótki wstęp, jak a teraz pokażę wam po prostu pojedynek z Babą Jagą, tym właśnie buildem. Dowiedzimy się za moment. No naprawdę, co mu odbiło? O, come on, serio? Okej, ile to będzie pomiędzy 4 a 6, a z nożyka 5-8. Krytyk będzie. Ej, to nawet może zostawimy go tutaj. Teraz tak, czy on może nie, ten kocioł. Tak, zadyszkę. Oj, właśnie. Po to był łabędź potrzebny. No, wrzuciłem tutaj kotła, no niestety. Teraz tak. Co to będzie najlepsze? Doskok nie. Rzut sztyletem. Krytyk 11. Okej. Okay. Boże, już to będzie masakra. Bez problemu ją chyba rozpikamy. Doprawienie. Dobra. Stres. To ją doprawiła.
konkretnie. Szczerze mówiąc. Troszkę krytyków tutaj wpakujemy w nią, że tak powiem. Pytanie, kiedy on z tego kotła wypadnie tylko. Tłuczek do mięsa. Ciekawe. Może kryt jakieś? Jeszcze żyje, no nie wierzę. Doprawienie, uwaga. No to po zawodach chyba, Baba Jaga porobiona. Pytanie, czy ona mi wypadnie z tego kotła. Gorące, gorące, no wiem, że gorące. Właśnie staram się wyciągnąć z kotła. A ten kocioł żyje, nie, wypadła, dobra. Oh my god, serio, to koniec? Jest. Foolish horrors, brought low and driven into the mud.